Droga Krzyżowa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gromadzimy się dzisiaj, aby duchowo przejść drogę krzyżową, którą przeszedł nasz Pan Jezus Chrystus, niosąc na swoich ramionach ciężar naszych grzechów. Czerpiąc z bogactwa hymnów Kościoła Wschodniego, akatystów, pragniemy w te święte chwile zanurzyć się w tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Niech te starożytne pieśni, pełne głębokiej duchowości i piękna, pomogą nam lepiej zrozumieć i doświadczyć miłości Boga, który dla naszego zbawienia stał się człowiekiem i poniósł najwyższą ofiarę. Niech ta droga krzyżowa stanie się dla nas nie tylko przypomnieniem o cierpieniu, ale także o nadziei, jaką daje nam Chrystus przez swoje zmartwychwstanie. Idźmy więc razem z sercami otwartymi na działanie łaski Bożej, aby każda stacja tej drogi krzyżowej zbliżyła nas do serca naszego Zbawiciela, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja pierwsza. Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Piłat, usłyszawszy pokorne Twe mowy, o Chryste, Zbawicielu nasz, jak zasługującego na śmierć wydał Cię na ukrzyżowanie. Choć i sam zaświadczył, że winy w Tobie żadnej nie dostrzega, ręce swoje umył, lecz serce skalał. My zaś, dziwiąc się tajemnicy dobrowolnej Twej męki, ze wzruszeniem wołamy: Jezu, Synu Boży i Synu Dziewicy, przez synów nieprawości umęczony, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Zastępy aniołów, sług Bożych, zebrały się dookoła krzyża, aby wsławić chwalebną drogę męki Chrystusa, dawcy życia, na którą sam poszedł. My zaś pańskimi cierpieniami, od śmierci wiecznej wybawieni, wtórując niebieskim mocą wołamy: Jezu mój Zbawco, wybaw mnie, zasługującego na wszelką karę. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Pierwszy upadek pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Wszędzie przez Żydów prześladowany, liczne z powodu mych grzechów, znosiłeś urągania i męki. Chryste, jedni Cię przeciwnikiem cesarza przedstawiali, drudzy jako złoczyńcę osądzali, inni zaś weź go i ukrzyżuj wołali. Do przez wszystkich potępionego i na ukrzyżowanie prowadzonego Pana z głębi duszy wołamy: Jezu, pod krzyżem z sił opadający, mocy moja, w godzinę udręki ucisku mego nie opuszczaj mnie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Pieśń poruszającą przyniosła Ci nieskalana Matka Twoja, wołając: chociaż cierpisz na krzyżu, znam Cię przez Ojca z żywota przed Jutrzenką zrodzonego.
Widzę bowiem, jak całe stworzenie współcierpi z Tobą, gdy oddajesz ducha Twego Ojcu. Przyjmij i mego ducha i nie pozostaw mnie samą, wołając: Jezu, który nieskalanemu Janowi Maryję zawsze dziewicę matką uczyniłeś, żeby nas dziewictwa i czystości nauczyć, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Wśród tłumu, zmuszony przez żołnierzy, Szymon z Cyreny podjął krzyż Twego cierpienia, Panie. W tym akcie niechcianej pomocy ukrywa się tajemnica współuczestnictwa w męce, którą każdy z nas jest wezwany doświadczyć, niosąc własne krzyże za Tobą. W tych momentach, gdy brzemię wydaje się nie do uniesienia, przypomnij nam, Jezu, że nie jesteśmy sami. Twoje jarzmo jest słodkie, a brzemię lekkie dla tych, którzy z miłością przyjmują Twoją wolę, wołając: Jezu, nasz wspomożycielu w trudach, daj nam siłę, abyśmy mogli nieść nasze krzyże. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Rozum człowieczy nie jest w stanie pojąć potężnej tajemnicy Twojego Chryste wcielenia i męki, w której swoje ciało za nas złożyłeś w ofierze. Ty, będąc Bogiem ponad wszystkim, mękę krzyżową jako człowiek przecierpiałeś, a ów krzyż, na którym śmierć Ci zadano, uczyniłeś źródłem życia i zbawienia, bijącym dla wszystkich pobożnie w Ciebie wierzących i chwałę Twoją opowiadających. Jezu, obrazie najjaśniejszej hipostazy Ojca, przemień moje nieczyste i zamroczone życie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma. Drugi upadek pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Pod ciężarem naszych grzechów i słabości po raz drugi upadasz, Panie. Ten upadek przypomina nam o naszej ludzkiej kruchości, ale jednocześnie o Twojej nieskończonej miłości, która pozwala Ci ponownie wstać i kontynuować drogę męki. Wobec Twojej wytrwałości, Jezu, ucz nas nie upadać w duchu, ale zawsze znaleźć sobie siłę, by podnosić się z grzechu i iść za Tobą, wołając: Jezu, przewodniku na drodze do zbawienia, wzmocnij naszą wiarę i nadzieję w chwilach upadku. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma. Jezus spotyka płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Spotykając płaczące niewiasty, uczysz nas, Panie, że Twoje cierpienie jest źródłem przemiany nie tylko dla Ciebie, ale także dla świata wokół. Twoje słowa do nich są przypomnieniem, abyśmy płakali raczej nad własnymi grzechami,
które są prawdziwą przyczyną Twoich cierpień. Jezu, któryś z miłością przyjął łzy kobiet jerozolimskich, naucz nas prawdziwej skruchy i przemiany serca, wołając: Jezu, uwielbiony w swoich świętych, zmień nasze serca kamienne na serca z ciała. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta. Trzeci upadek pod ciężarem krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Wspieraj nas Twoją wszechmocną łaską, Panie, abyśmy naśladowali Ciebie, Władcę naszego, podnosząc własny krzyż, do którego nie gwoździami jesteśmy przybici, ale trudami, powściągliwością i pokorą. A niech tak zdobędziemy udział w cierpieniach Twoich. One są źródłem potoków wody życia wiecznego, pojących ludzi prawej wiary, którzy pobożnie do Ciebie wołają: Jezu, Królu wszystkich, któryś zamiast daniny miłości i wdzięczności okrutne męki przyjął. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziesiąta. Jezus z szat obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Na Golgockim wzgórzu z szat Cię obnażono, Panie, odsłaniając przed światem Twoje zranione ciało, abyś w swojej nagości stanął jako Adam przed upadkiem, niewinny i bez skazy. W tym akcie upokorzenia ukazujesz nam, że prawdziwa godność człowieka nie leży w zewnętrznym przybraniu, ale w czystości serca. Jezu, któryś przyjął najgłębsze upokorzenie, naucz nas odrzucać próżność świata i szukać prawdziwej wartości w Tobie, wołając: Jezu, odźwierny Królestwa Niebieskiego, obdarz nas pokorą serca. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja jedenasta. Jezus do krzyża przybity. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Cała przyroda poruszyła się, widząc Cię, Jezu, na krzyżu powieszonego. W niebie słońce promienie swe skryło, ziemia zadrżała, zasłona w świątyni rozdarła się. Skały rozpadły się, piekło umarłych wydało. My zaś pokłon oddajemy na miejscu, gdzie stały przeczyste stopy Twoje, wołając: Jezu, rozpostarty na krzyżu, ramionami wszystkich obejmujący, przygarnij i mnie zbłąkanego. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dwunasta. Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. O najczystszy i życiodajny krzyżu Pański, radości wszystkich ochrzczonych, mając Cię dzisiaj przed naszymi oczami, wznosimy się w myślach ku rozpiętemu na Tobie Chrystusowi i do Niego pokornie się modlimy. Niech na Ciebie pomny zmiłuje się nad nami grzesznymi i uczyni nas godnymi rajskie mieszkania życia wiecznego odziedziczyć. Jezu, któryś ducha Twego w ręce Ojca oddał, w godzinę odejścia mego
przyjmij ducha mojego, któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 13. Jezus z krzyża zdjęty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jak rajskie drzewo, straszliwie podniósł się na Golgocie święty krzyż Chrystusowy, a stąd na świat cały rozpostarł niewidzialne konary i gałęzie łaski tego, który na nim umarł. W cieniu tego krzyża znajdują ochłodę paleni udręką i szukający pobożnego życia w Chrystusie Jezusie. Tak i my, tegoż Jezusa łaską dotknięci, wołamy: Jezu, Synu Boży, wspomnij na nas, gdy przyjdziesz w Królestwie Twoim. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 14. Jezus do grobu złożony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Łaską Twoją obdarz mnie, Jezu Boże mój. Przyjmij mnie, jak przyjąłeś Józefa z Nikodemem, abym jak czyste płótno przyniósł Ci duszę swoją i wonnościami cnót namaścił przeczyste Twoje ciało, jak i w grobie, w sercu swoim Cię złożył, wołając: Jezu, przez wszystkich opuszczony, nie pozostaw mnie samego w godzinie śmierci mojej. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Duchowo przemierzając drogę krzyżową, wspólnie z Chrystusem przeszliśmy od Jego skazania na śmierć po złożenie do grobu. Te chwile głębokiej kontemplacji, wypełnione słowami akatystów, przeniosły nas w sam środek wydarzeń Wielkiego Piątku, pozwalając nam lepiej zrozumieć ogrom i głębię miłości, która kierowała Chrystusem na każdym kroku Jego męki. Niech to, co przeżyliśmy, nie zostanie tylko wspomnieniem, ale stanie się częścią naszego życia, inspirując nas do naśladowania Chrystusa w codziennym dźwiganiu naszych krzyży. Niech miłość, którą Bóg okazał nas przez swoje cierpienie i śmierć na krzyżu, przemienia nasze serca, ucząc nas miłosierdzia, wytrwałości i wiary. Wychodząc stąd, niech będziemy świadkami zmartwychwstałego Chrystusa w naszych środowiskach, przynosząc nadzieję tym, którzy jej szukają, i miłość tym, którzy jej potrzebują. Aby uzyskać odpust zupełny, pomódlmy się na intencje wyznaczone przez Ojca Świętego na ten miesiąc. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.